Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę odpowiedzi na pytania, które nie trafiają tylko do mnie, ale pojawiają się bardzo często w sieci odnośnie olei. Pierwsze z nich. Zwracamy uwagę przede wszystkim na ten główny parametr. Na przykład 5W30. Czy to wystarczy? To od razu mówię nie. Następne pytanie. Czy na przykład jeżeli samochód ma duży przebieg, to możemy wlać gęstszy olej. Celowo mówię to głośno, tutaj postawię wykrzyknik. Nie istnieje coś takiego jak gęstszy albo rzadszy olej, tylko olej określamy w lepkości. W lepkości, która ma być utrzymywana w konkretnym, założonym zakresie temperaturowym. Kolejna rzecz to aprobaty. Niektórzy twierdzą, że aprobatę można sobie po prostu kupić. Wystarczy, że firma olejowa ma odpowiednią ilość pieniędzy. To tak, od razu wyjaśniam. Oczywiście trzeba za nią zapłacić, ale płaci się za szereg badań i testów, które wykonuje producent danego samochodu i on ten olej może dopuścić, ale wcale nie musi. Ten olej musi naprawdę spełniać wszystkie konkretne wymagania. No i jeszcze jedna rzecz. Pewna część osób twierdzi, że jeżeli samochód jeździł na oleju syntetycznym, to możemy dać dowolny olej syntetyczny, a jeżeli silnik jeździł na oleju mineralnym, to wystarczy, że wlejemy dowolnej lepkości, ale żeby był mineralny. No to nie do końca też tak jest. Łyk kawki. I przechodzimy do technicznych rzeczy. Mam nadzieję, że uda mi się zobrazować teraz, jak ważny jest ten olej i w jakie miejsca musi dotrzeć pod odpowiednim ciśnieniem, w odpowiedniej ilości, niezależnie od temperatury, tak żeby ten silnik był chroniony. Tutaj mam jakiś stary rozrząd. No nikogo to nie dziwi. Łańcuch rozrządu, który też musi być odpowiednio smarowany. Ślizgi plastikowe, zobaczcie. Po tych ślizgach, jak sama nazwa wskazuje, ślizg, ślizga się stalowy łańcuch, czyli tutaj musi być warstwa oleju, żeby ten plastik się za wcześnie nie wytarł. No ale najważniejsza rzecz w rozrządzie, napinacz. Ale zobaczcie, ta sprężynka jest bardzo taka delikatna. Jestem w stanie to palcem bez problemu nacisnąć. I teraz tak, ten tłok, zobaczcie, jest odpowiednio uszczelniony w tej obudowie napinacza i jest hydrauliczny. To jest taki mały otwór, do którego musi dotrzeć olej w odpowiedniej ilości pod odpowiednim ciśnieniem. Będę to dzisiaj cały czas podkreślał, tak żeby z odpowiednią siłą, taką jaką założyła fabryka, ten łańcuch został napięty. Czyli widzicie, jaką drogę musi ten olej pokonać od pompy olejowej, przez ile kanałów, przez ile miejsc, żeby trafił tutaj. To jeżeli jesteśmy przy pompie, to jeżeli ktoś będzie twierdził, że olej nie ma znaczenia, to zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Ta pompa musi zassać olej z miski olejowej, wtłoczyć ten olej w całą magistralę, tak żeby wszędzie dotarł. I nie jest to skomplikowane urządzenie, ale ma odpowiednią konstrukcję i odpowiednią budowę do tego, żeby zassać, uwaga, odpowiedni, dedykowany olej do tego silnika. Taki olej, jaki stworzył producent. Bo producent konstruuje silnik, a później zostaje konstruowany olej do danego silnika. Nie jest tak, że mamy taki olej, zróbmy tak, żeby było dobrze. Dlatego cały czas na rynku pojawiają się nowe oleje w nowych specyfikacjach, a tych lepkości wcale tak dużo nie przybywa. Czyli lepkości zostają, no ale później to, co kryje się w oleju dodatkowego, jest bardzo ważne. Zobaczcie. Zwykłe dwie zębatki. No ale producent zrobił odpowiednie tu wyżłobienia, odpowiedni kąt, odpowiednią ilość tych zębów, biorąc pod uwagę obroty silnika, temperaturę, w jakich silnik będzie pracował, czyli możemy mieć na przykład minus 30, tak? A później silnik osiąga temperaturę 90 kilku stopni, a olej nawet 100 kilkunastu. I ta pompa musi w tym przedziale temperaturowym ten olej tłoczyć cały czas w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Dlatego olej
jest tak ważne. No ale to jeszcze nie wszystko. Jeżeli już troszeczkę zrozumieliśmy, o co chodzi, to teraz zobaczcie, że z tej miski olejowej olej musi dotrzeć do głowicy. Olej nie dociera do głowicy w ten sposób, że tylko tutaj jest rozchlapywany. I w ten sposób smarujemy wszystkie elementy. Zobaczcie, ile tu jest małych kanalików. W każdym miejscu, tam gdzie ten olej ma dotrzeć, są kanały. Dociera też do popychaczy hydraulicznych, które wchodzą w to miejsce. I też popychacze hydrauliczne, jak sama nazwa wskazuje, są napełniane olejem i ciśnienie, które tam dociera, odpowiednio napina ten popychacz hydrauliczny. Jeżeli będzie zły olej, będziemy słyszeć w głowicy taki charakterystyczny stukot, dźwięk taki. To znaczy, że są niedopompowane te hydrauliki, one się w końcu też zniszczą. Zawory wtedy nie otwierają się na odpowiednią wysokość, także to wszystko naprawdę ma znaczenie. I teraz uwaga, coraz więcej silników ma zmienne fazy rozrządu. Tu przygotowałem wałek ze zmienną fazą rozrządu. No i taka faza rozrządu też jest sterowana za pomocą oleju i ciśnienia oleju, który dociera. Zobaczcie, na przykład tymi kanałami tutaj trafia olej do zmiennej fazy rozrządu. Ona jest wypełniana olejem. Ten olej musi trafić pod odpowiednim ciśnieniem. Oczywiście, że tutaj jest sterowanie selenoidem, czyli takim zaworkiem, który klika w określonym czasie. Na przykład robi 5 klików i mamy dostarczyć 1,5 bara oleju w odpowiedniej ilości i przestawić o odpowiedni kąt wałek. Jeżeli ten olej nie jest odpowiednich parametrów, no to co się wtedy dzieje? Na przykład ciśnienie jest niższe lub wyższe, czyli już faza rozrządu przestawi się nie o tyle, o ile powinna. Wtedy czujniki oczywiście to wyłapują, następuje korekta, silnik z tym walczy, ale przecież nie o to chodzi. No kolejna rzecz, gdzie ten olej jest mega, mega ważny. No i wreszcie do tego, co wszyscy znają, tłok, korbowód. Oczywiście, że tutaj dociera olej z wału korbowego. Weźmiemy wał. Kanałami dostarczany jest olej do wału i później rozprowadzany tutaj, widzicie te otworki, po to, żeby smarować panewki korbowodowe. Natomiast to nie koniec. Z panewek korbowodowych bardzo często jest tak, że ten olej musi trafić gdzieś dalej. Tu są otworki, o, zobaczcie. O, i tu jest taki mały otworek. I w tym momencie ten olej z tego otworka ma co robić? Chłodzić dęko tłoka. Dodatkowo oczywiście pomaga w stworzeniu filmu olejowego, ale przede wszystkim ma chłodzić dęko tłoka. I teraz, jeżeli znowu olej nie zostanie dostarczony pod odpowiednim ciśnieniem, w odpowiedniej ilości, a za to odpowiedzialne są parametry oleju dopasowane do silnika, no to to dęko nie będzie odpowiednio chłodzone. Czyli znowu jesteśmy narażani na kolejną awarię. I jeszcze do bloku chodźmy. Bo blok nie jest tylko nośnikiem oleju. Oczywiście w nim znajdują się główne magistrale, którymi olej jest transportowany do poszczególnych elementów silnika, tak żeby trafił w odpowiednie miejsca. Natomiast zobaczcie, na przykład tutaj w tym samochodzie mamy dodatkowe natryski. Takie, tutaj cztery z zaworkami. Tu są zawory, które otwierają się też pod odpowiednim ciśnieniem. I producent założył, że jeżeli olej został skonstruowany w ten i w ten sposób do danego silnika, to wiadomo, że przy takiej i takiej temperaturze zostanie przy takich i takich obrotach dostarczony w odpowiedniej ilości pod odpowiednim ciśnieniem, tak żeby natryskiwać dęko tłoka i tuleje. Jeżeli, znowu się będę powtarzał, będzie olej niedopasowany do silnika, jeżeli nie będzie taki, jaki wymaga producent silnika, no to co? To zostanie dostarczony nie w takiej ilości, jak trzeba. I pod złym ciśnieniem. I znowu następuje zużycie silnika. Nie to, które jest związane z typową eksploatacją, tylko takie zużycie silnika, które nie powinno mieć miejsca. I później się dziwimy, o, mój silnik przejechał 100 tysięcy kilometrów i musiałem zrobić remont. A jaki olej lałeś? Dopasowywałeś olej zgodnie z parametrami, które założył producent?
No tutaj się pojawiają cały czas takie pytania. No dobra, skoro wyjaśniliśmy sobie, jak to wszystko wygląda, mam nadzieję, że troszeczkę Wam zobrazowałem to, jak ważny jest ten olej, w ile miejsc dociera i jak warto zwracać uwagę na to, żeby dobierać odpowiedni olej do swojego silnika. No to teraz przejdziemy do dalszej. To słuchajcie, no to teraz wracamy do początku. I jeżeli samochód ma bardzo duży przebieg, ma przejechane na przykład 400 tysięcy kilometrów, często się słyszy, że wlejmy ten olej gęstszy. Jeszcze raz powtarzam, mówimy o lepkości, nie mówimy o gęstości. Wtedy samochód tego oleju nie będzie brał. Czy tak się robi? Będzie cichszy silnik, niektórzy twierdzą nawet. Czy tak należy robić, czy nie? Słuchajcie, ja uważam i z mojego doświadczenia widzicie, że tutaj jest naprawdę mnóstwo tych silników. Jeżeli producent skonstruował silnik, do tego silnika skonstruował odpowiedni olej, to na tym oleju powinniśmy jeździć od samego początku do tak zwanej śmierci technicznej silnika. I nie powinniśmy tego oleju nigdy zmieniać. Oczywiście w niektórych przypadkach lepkości oleju się zmieniają, o których mówiłem, czy zwracamy na ten bardzo ważny parametr, no ale ten parametr to nie wszystko. Jeżeli nawet zmienia się lepkość i jest dedykowana do danego silnika, to musimy zachować coś, co jest z tyłu na etykiecie. Tacy szanujący się producenci olei dokładnie opisują klasyfikację jakościową oleju. I ta klasyfikacja jakościowa oleju, nie sama lepkość, określa, czy ten olej rzeczywiście nadaje się do naszego silnika i czy ten silnik będzie na tym oleju prawidłowo pracował. Oczywiście, jeżeli chcemy dobrać olej do naszego auta i nie mamy tej ścisłej wiedzy technicznej, że nie będziemy umieli po klasyfikacji jakościowej tego oleju dopasować, to najlepiej znaleźć olej, który ma właśnie aprobatę danego producenta. Wtedy mamy 100% pewności, że ten olej będzie spełniał wszystkie wymogi, takie, które potrzebuje nasz silnik, będzie spełniał wymogi interwałów serwisowych i poprawnej eksploatacji tego silnika, a tak naprawdę poprawnego zużycia tylko tego eksploatacyjnego, a nie nadmiernego zużycia silnika. Bo tak naprawdę, jeżeli stosujemy zły olej, to ten silnik powoli, bardzo powoli się zaciera. Cały czas. No to podsumowując, słuchajcie, najprościej wybrać producenta oleju, który ma aprobatę danego producenta samochodu. Wtedy mamy 100% gwarancji, że ten olej będzie prawidłowo chronił nasz silnik, będzie wystarczał na określony przez producenta interwał olejowy. No i będziemy się długo cieszyć naszym silnikiem. Nie będziemy wydawać zbędnie pieniędzy, no ale dobrze. Tutaj na pewno wiele osób powie, że są producenci samochodów, którzy nie stosują aprobat. No i dokładnie, tak jest. Na przykład niektórzy producenci koreańscy, japońscy. I słuchajcie, co wtedy? No to wtedy, niestety, najpierw wybieramy olej o odpowiedniej lepkości, odwracamy później bańkę i sprawdzamy te klasyfikacje jakościowe. Najczęściej są to klasyfikacje API i ACA. I wtedy dobieramy olej taki, jaki wymaga producent naszego samochodu. Mam nadzieję, że tak zwana lekcja o olejach Wam się podobała. Natomiast no teraz przyszedł czas na to, żebym zmienił olej w swoim samochodzie. To jest właśnie ta pora, kiedy jest cisza, spokój w warsztacie i mogę przy swoich autach trochę popracować. Tym samochodem często wpadam na tor, słuchajcie. No i spuszczam mu mega łomot. Można powiedzieć, że on to lubi. Ale lubi tylko wtedy, kiedy dostaje ode mnie to, co najlepsze. Słuchajcie, olej z aprobatą Porsche. Dokładnie z aprobatą do tego silnika. I wtedy mam tylko gwarancję, że ten silnik nie zawiedzie mnie, na przykład ze względu na zły olej. Także ja teraz biorę się za wymianę oleju, a Wy piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście wiedzieć o olejach. Do zobaczenia.